Cześć kochani, witajcie. Cały weekend się nie odezwałam, to nadrabiam dzisiaj w poniedziałek. Przychodzę do Was z takim filmikiem odnośnie naszej kuchni. Zrobię taki mały update, bo trochę się zmieniło, trochę jeszcze oczywiście przybędzie, wiadomo, ale chciałabym dzisiaj Wam pokazać, co nowego kupiliśmy, co przybyło, co się zmieni i co kompletnie się nie sprawdziło, dlatego zapraszam Was na taki filmik. Jeżeli ktoś planuje w najbliższym czasie urządzać kuchnię, bądź chce swoją na przykład tanim i prostym sposobem odnowić, odświeżyć, to zapraszam serdecznie. Może tu bardziej, bo jest jaśniej. Chciałabym Wam pokazać, że razem z piekarnikiem przyszły takie listewki w ramach zabezpieczenia piekarnika. I słuchajcie, to jest drewno. Ja mam taką manię, że jak coś przychodzi... Jestem, musiałam pokroić ogórka mojej gwieździe. No i do czego, o czym mówiłam? Że jak przychodzi takie drewienko, jakieś listeweczki czy coś, to ja takie wszystkie rzeczy odkładam. Nigdy drewna nie wyrzucam, bo drewno, jak wiecie, to są drzewa. To jest jeszcze przydatny produkt. I tak mi się lampka zaświeciła, jak przyszedłem ten piekarnik i zobaczyłam te piękne... wykończone listeweczki, że mamy tu taką półeczkę, słuchajcie. Tą półeczkę pewnie nieraz ktoś na zdjęciach na Instagramie u mnie widział. I wiecie, jaki tu jest feler? To niby spoko wygląda. Ja nigdy nie chciałam mieć górnych szafek, więc wymyśliliśmy sobie taką półkę, tylko na tej ścianie. Na tej jest zegar i w sumie tu już więcej nic nie przybędzie. Jedynie tu jeszcze planujemy też po prostu jakąś ozdobę zawiesić, ale jeszcze nic konkretnego nie wybraliśmy. Słuchajcie, ta ściana, to jest, tutaj nic nie może wisieć, bo to jest po prostu sam regips. Regips, dobrze mówię? No po prostu taka płyta i po prostu ten zegar już wisi na słowo honoru. Co jakiś czas musimy sprawdzać, czy on po prostu się, jak się trzaska drzwiami, czy się wychodzi, czy zewnętrzny, czy okna. To bywa, że on się zatrzęsie, ten zegar. Ta ściana jest tak, słuchajcie, cieniutka. A z kolei na tej tutaj na kołeczkach sobie ładnie wisi ta półeczka. Z tym, że to nie jest nasze mieszkanie. Jest to mieszkanie wynajmowane. I się okazało, że poziom tych kafelek i tych kafelek się różni. Co wiązało się z tym, że nie szło tak jakby prosto zamontować tej półki. I tutaj wyniknęła mała różnica poziomów. Tutaj leciutko, jak podniosę palcem, zobaczcie, to się wtedy wyrównuje. No i tu już właśnie kombinowaliśmy z Adamem, co by zrobić, żeby jak najbardziej tą półeczkę tutaj wyrównać, ale chodziło o to, że jak tu lekko podnieśliśmy, to tutaj nie dochodziło, jak tu lekko obniżyliśmy, to tam nie dochodziło, no i zostało tak, jak teraz jest. Słuchajcie, z daleka wygląda to równo, no nie możecie powiedzieć, że ona jest krzywo. To są takie po prostu małe mankamenty, których możecie spodziewać się na mieszkaniu wynajmowanym. I teraz, widząc te listeweczki, od razu zapaliła mi się lampeczka, żeby je wykorzystać właśnie tutaj, na tej półeczce. Jako że u nas w kuchni też trochę... jest takie pomieszanie. W ogóle blat, słuchajcie, blat zamawialiśmy w czasach koronawirusa. Robiliśmy projekt kuchni w IKEA, ale potem już tą IKEA zamknęli i reszta procedur, dostawa i odbiór i w ogóle już odbywał się jakby online, odbywał się przez korytarz. W sensie panowie nie mogli tutaj wszystkiego wnieść, tylko zostawili wszystko na korytarzu. Ja też jakby nie miałam listy, żeby sprawdzić, czy wszystko jest, dlatego że nie podpisywałam żadnego protokołu, bo po prostu pan miał skaner, zrobił zdjęcie, że te meble leżą pod moim domem i że te meble są odebrane. I słuchajcie, przyszły te meble do kuchni, o tym też później Wam opowiem. No i my zamawialiśmy blat jasny beton, bo tutaj miał być jasny beton, połączony trochę z drewnem, z drewnianymi elementami, połączony też ze złotymi elementami, bo też takie złote mamy uchwyty. No i słuchajcie, no wzięliśmy się za skręcanie tutaj tej kuchni. Ślicznie, a kto to zjadł? Wszyscy, czy Melasia też?
Melasia też? Tak. No to dobrze. Chyba dwa albo trzy. No to super. I przyszły te wszystkie meble, zaczęliśmy tutaj skręcać, oczywiście zaczęły lecieć różne epitety, po prostu skręcanie kuchni z IKEA do najprzyjemniejszych rzeczy w życiu nie należy. Tak? Jeszcze chcesz? Muszę jeszcze ogórka pokroić. No i kiedy już zaczęliśmy cały proces składania tej kuchni, powstały już szafki, przyszła pora na blat, bo jakby tych części było tyle, że trzeba było sobie tą pracę posegregować, bo inaczej bardzo ciężko w tych kartonach szło się odnaleźć. Dlatego podzieliliśmy sobie szafki, 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 szafka pod zlew, szafka bla 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 i osobno blat, bo blat trzeba było dociąć już do gotowych szafek, tak? Wiadomo, rozumiemy się. No i my otwieramy ten blat. A on jest ciemny. Przyjechał ciemny beton. Zrobiło mi się przykro, bo bardzo nastawiłam się na ten jasny beton. Spojrzałam od razu w ten projekt, który robiliśmy z panem w IKEA. Spojrzałam sobie tam na to, czy to jest nasz błąd, że my ostatecznie powiedzieliśmy może przez przypadek ciemny beton. Nie, było, że jasny, ewidentnie po prostu przy dostawie okazało się, że popełnili błąd. No to ja długo nie myśląc wzięłam telefon, zadzwoniłam do IKEA, i powiedziałam, że przywiezie nam zły blat. Słuchajcie, zanim w ogóle dodzwoniłam się, żeby to powiedzieć, to naprawdę do samego wieczora wydzwaniałam jak głupia, bo bardzo zależało nam na czasie, dlatego że my już byliśmy jakby 2 tygodnie bez kuchni przy małym dziecku, naprawdę było to kłopotliwe. No i tutaj Adam też miał wolne, więc chcieliśmy na maksa ten czas wykorzystać na składanie tej kuchni. No i już szafki stały i czekały tylko na blat, a wiadomo, piekarnik dopiero mógł być, znaczy płyta grzewcza mogła być dopiero podłączona, jak przyjdzie płyta, dopiero zlew mógł być zamontowany, jak przyjdzie płyta, no i jakby od tego blatu wiele zależało. No i jak po całym dniu dzwonienia i wstrzymania tutaj wszelkich prac dodzwoniłam się, żeby o tym powiedzieć, to pani powiedziała, że z racji koronawirusa system zwrotów jest trochę bardziej skomplikowany, dlatego że trzeba ten blat zapakować, na własną rękę go odwieźć do IKEA, trzeba złożyć jakiś formularz, kwestia reklamacji też i zwrotów też dłużej potrwa, bo teraz każdy wszystko robi online, każdy chce coś zgłosić, każdy ma jakiś problem i nie można z tym przyjść do sklepu, tylko odbywa się to wszystko właśnie internetowo. No i ogólnie summa summarum okazało się, że zwrot tego blatu i wymiana go na nowy kolor potrwałaby, słuchajcie, 4 tygodnie. Jak ja to usłyszałam, to mówię, nie ma opcji, wie pani, no tutaj już kuchnia jest rozgrzebana, tutaj już mój mąż ma wolne specjalnie po to, żeby ją składać. Mieliśmy wypożyczoną tutaj tą wyżynarkę, czy jak to się tam nazywa, żeby te otwory wyciąć. Nie ma mowy. A druga sprawa jest taka, że ten blat, słuchajcie, jedna strona bodajże miała 3 metry, a druga chyba, nie, że to, a nie, przepraszam, on był w całości przyszedł, on miał po prostu 3 metry. Tak, jeżeli coś mylę, to później ewentualnie jeszcze z projektem kuchni wam poprawię. No więc no też wiązało się to z tym, że jak mamy teraz to zapakować, znieść, wsadzić do auta i zawieźć. Nielogiczne. Także kiedy usłyszałam o tych 4 tygodniach, powiedziałam, nie ma mowy, to musi być zrobione. Nie przeżyjemy kolejnych 4 tygodni bez kuchni. Może bez kuchni to nie jest jeszcze tak źle, ale to co się działo w salonie, słuchajcie, był karton na kartonie, to tych kartonów tu przyjechało 1 000 000 do tej kuchni. Także już stwierdziliśmy, okej, trudno, widocznie miało tak być. Ten blat też jest piękny, ja nie mówię, że nie, on mi się też podoba, ale nastawiłam się na jasny beton. On pasuje też super, bo mamy kafelki w kuchni w tym kolorze na podłodze. Także mamy też kafelki w tym kolorze, dlatego no, nawet,
Nawet spoko wyszło. Jakoś to przełknęliśmy i ten blat został dopasowany tutaj do kuchni, przecinany na pół, bo kuchnia jest w kształcie prostokątu. I trzeba było tutaj tak po prostu kuchnię zaprojektować w L-kę. Też tutaj były pewne ograniczenia, ponieważ odpływy, dopływy, kraniki do pralki, do zmywarki i kontakty były porobione tak, że już z góry jakby narzucały system tutaj tych szafek. I tak, pokażę Wam, co mamy po kolei. Na dzień dobry, pralka. Pralka jest jeszcze niedopracowana. Ta pralka jest tutaj na wykończeniu. W niej już bardzo głośno chodzi łożysko, także czekamy, aż się zepsuje. I będzie docelowo tutaj inna pralka. Być może będzie ona na podwyższeniu, żeby pasowała do blatu. Ale zastanawiamy się też tutaj nad taką zasłonką, żeby taką zasłonkę zrobić. Słuchajcie, ta pralka musi tu być, nie ma na nią miejsca w łazience i ona musi być w kuchni. Pierwszy raz w życiu mam pralkę w kuchni i powiem Wam, że w sumie spoko, bo od razu tutaj po prostu przechodzę sobie przez duże okno, jak widzicie, już tam pranie czeka do wniesienia do domu i mogę sobie po prostu od razu to pranie wieszać. Także ta pralka jest na razie tutaj w ten sposób. Blaty wzięliśmy sobie wyższe, jako że obydwoje z Adamem mamy no takie metr udawane 1,70 m, no to te blaty wzięliśmy sobie wyższe. W poprzedniej kuchni mieliśmy bardzo niziutkie blaty i było po prostu każda jakaś taka dłuższa praca w tamtej kuchni po prostu kończyła się bólem kręgosłupa, dlatego teraz mamy wyżej. Jak widzicie, tu jest szuflada atrapa, dlatego że to jest szuflada, w której jest zlew. Tej szuflady się nie otwiera, po prostu ona jest tutaj zrobiona tak, żeby wszystko ładnie wyglądało. Następna, jedna duża, wielka szuflada, to jest, te dwie części są razem. Jest to szuflada na chemię. Tutaj trzymamy chemię, w środku jest jeszcze taka mała szuflada na worki, na jakieś przybory, akcesoria do mycia. I tak, tutaj mamy szafę narożną, ekspres się wyłącza. Dzięki, Philips. I tak. To jest szafa narożna, która jest zamontowana też z koszem obrotowym, w której mamy garnki, jakieś tam plastikowe przybory, jakieś rzeczy do pieczenia. I tutaj no, nie było jakby innego rozwiązania. Tutaj w ten narożnik jest właśnie ta szafka. Ale fajnie, wygodnie, jest pojemna i fajnie. Słuchajcie, tu może się wydawać, jakby to było to krzywo pomontowane, ale tutaj jest zmywarka i jest po prostu niedomknięta i dlatego to tak wygląda. Tak, tu jest zmywarka ukryta. Tutaj dalej jedziemy, są trzy szafki. W pierwszej są narzędzia i sztućce, w sensie narzędzia do krojenia i w ogóle i sztućce. Tutaj mamy kubeczki, a tu na samym dole są talerze w tej dużej szufladzie. Tu w tej dużej szufladzie docelowo jeszcze przybędzie taka mała szufladka, która będzie wysuwana i tam będą małe miseczki. Tutaj mamy jedną długą pionową szufladę. I to jest szuflada, w której są, na dole są butelki z olejem, z octem, a u góry są przyprawy. Następnie mamy serię zabudowaną. Całkowicie u góry są po prostu pierdółki. Potem mamy mikrofale, wbudowany piekarnik. Pod spodem, czyli w tej szufladce, mamy przyprawy, ciąg dalszy, a na samym dole słoiki, makarony i takie rzeczy. Zaraz będę Wam wszystko po kolei pokazywać. No i lodówka, która też czeka na raczej oklejenie, bo to jest lodówka, która bardzo dobrze nam się sprawdza, jest fajna, wygodna, ma duży piekarnik, ale swoje bidulka w życiu przeszła i po prostu będzie miała drugie życie, ale to też Wam pokażę. No i tu kaloryfer, okno. I tak, o, tutaj jest jeszcze ten koszyczek z IKEA, tutaj jeszcze docelowo przyjdzie komoda, w której będziemy też mogli pomieścić różne rzeczy, bo jak widzicie, tam u góry na lodówce jeszcze są rzeczy, które się tutaj nie zmieściły, a może i by się zmieściły, ale nie chcemy tutaj na siłę przeciążać tych szuflad. I tutaj na tej ścianie właśnie, gdzie ja siedzę, jest jeszcze bardzo dużo miejsca, żeby zrobić, żeby postawić dodatkową komodę.
Także tak to się prezentuje. Tutaj, tak jak powiedziałam, jest zlew. Tutaj jest płyta grzewcza. A tutaj jest roboczy plac. Także krótki wstęp odnośnie naszej kuchni, a teraz przechodzimy do tego, o czym w ogóle miał być ten film. Czyli do listewek. Pokażę Wam. Kupiłam sobie w Polsce, polecone tutaj przez innych youtuberów, te plastry Command, ale nie będę na te plastry wieszać tego, tylko z tej samej serii, już nie mam opakowania niestety, kupiłam taką taśmę montażową, samoprzylepną, i to jest taśma, która jednorazowo może udźwignąć aż 6 kg, bo tam były różne, tam od 1 kg po właśnie 6 kg najwięcej chyba. Także mam taką niepozorną tasiemkę, wieszałam na nią już obrazki w melanii pokoju i wszystko wisi, a wręcz nie da się tego nawet oderwać. Także jestem dobrej myśli, biorę się do roboty. Także mam sobie tą tasiemkę, wezmę sobie, słuchajcie, nożyczki i tak jakby producent zaleca, żeby nie kleić jej w jednym miejscu w całym paseczku, tylko porobić takie mniejsze sztuki i po prostu oddalone od siebie poprzyklejać. Słuchajcie, to nie jest łatwo ją uciąć, bo ona naprawdę super się klei. O, i ona sobie jest tak, że po prostu przyklejam sobie tutaj. Załóżmy, następny kawałek przykleję sobie, zrobię sobie na dwa i przykleję sobie jeden tutaj. I jeden gdzieś tutaj. To są dość leciutkie listeweczki, także nie będę za dużo tutaj kleić, bo im więcej to też tym gorzej. Także tak, trzy kawałki i będziemy kleić. Może uda mi się to nagrać, jak ja będę to kleić. Widać? Widać. Także odklejam sobie najpierw tutaj te folijki, które zabezpieczają. I trzeba uważać, bo jak odkleicie tą folijkę, to od razu jest ten klej. A ten klej na dzień dobry jest tak mocny, że jak pierwsza próba Wam się nie powiedzie, to ciężko będzie już to odkleić i przykleić na nowo, bo to po prostu się zwiąże na momencie. Dobra? Tutaj przykładam pierwszą listeweczkę. O, w ten sposób, żeby w miarę równo było. Przyciskam w tych miejscach, gdzie były plasterki. I producent zaleca, żeby 30 sekund to przytrzymać. Dobra, i lecimy z kolejną listeweczką. Pamiętajcie, żeby tutaj na maksa równo dopasować tą listewkę, żeby to miało, żeby to było razem połączone i żeby jak najmniej było widać tą szwarę. Przyklejamy i przytrzymujemy. Jak będziecie dopasowywać te listewki, to musicie uważać, bo one nie są jednak równe. Zobaczcie, jaka jest różnica. Żebyście nie przykleili dwóch różnych, to ja po prostu szukam takiej, która najbardziej tutaj pasuje i wtedy przyklejam o, w ten sposób. Od tamtej strony była brudna, no ale wtedy tutaj ta końcówka jest taka brzydka, będzie ciężko coś dopasować. Zobaczmy tą. O, ta też jest super. O,
Także jedziemy z kolejną liśćkóweczką. Jak przyjedzie mu mąż, mój mąż, to już mu tylko odmierzę i on mi po prostu uśmie tyle, ile potrzeba i dokleimy tutaj tą końcówkę. Nie, bo tu jest ta brzydka strona. Tutaj, żeby dochodziło ładnie do ściany. I tutaj... Proszę, żeby tak aż tu. O. I tutaj mu odmierzę, że... Tyle trzeba ewentualnie uciąć. I tutaj będzie to w ten sposób dopasowane. Dobra? Także póki co tak wygląda ten efekt. Pamiętacie, jak było przed? A zobaczcie teraz po. No jest różnica znacząca. Także fajnie można takie listeweczki wykorzystać. Ja już miałam 1000 pomysłów w ogóle na te listewki i ostatecznie wybrałam tutaj, żeby zakryć tą brzydką półeczkę. W sensie tą białą. Z mężem, że polecimy dalej. Nie? Że polecimy resztę z tymi listewkami. I zobaczcie, jaki efekt. Spoko, co? Dobra, kochani, dogrywam wam projekt kuchni. Tak wygląda nasz projekt. Tutaj macie cenę, słuchajcie, ale cena to jest mniej więcej, to jest przybliżona cena, dlatego że... no tak, bo tu chodzi o to, że tutaj jeszcze to jest cena ze sprzętami, a ostatecznie nie wzięliśmy od nich zmywarki i nie wzięliśmy piekarnika, więc ta cena była po prostu trochę niższa. Tak wygląda przekrój naszych szafek, a tak wygląda z lotu ptaka. Dobra, idźmy dalej. Tutaj oczywiście w ogóle możecie w IKEA wykupić, tutaj w Niemczech kosztowało to bodajże 50 euro. Możecie wykupić coś takiego, że przyjdzie ekipa, która weźmie wymiary waszej kuchni, zdejmie wam miarę, tak żeby można było potem projektować tą kuchnię z czystym sumieniem, ale
Jeżeli tego nie weźmiecie, to musicie zrobić to sami i teraz musicie być pewni, że jesteście dobrzy w tym, bo to wcale nie są proste rzeczy. Może się wydawać, o, za co 50 euro, za wymierzenie kuchni, przejechanie miarką. Nie. To jest 50 euro, słuchajcie, za to, że przyjdzie profesjonalista i okiem po prostu już IKEA wymierzy wam tą kuchnię. My tego nie braliśmy, bo stwierdziliśmy, że damy sobie radę i ogólnie daliśmy radę, bo akurat mój Adam jest taki jakby obcykany trochę w tych rzeczach. Ale musicie zawsze zwrócić uwagę na to, że musicie wymierzyć wszystko. Musicie wymierzyć odległość kraników do pralki, odległość tam, nie wiem, rury do zmywarki, odległość gniazdka do lodówki czy tam do piekarnika. Musicie naprawdę wszystko wziąć pod miarę. Bo IKEA jest dosyć niestandardowym sklepem i oni bardzo uwielbiają po prostu tak gdzieś 3, 2, 1, pół centymetra zrobić inaczej niż reszta sklepów, niż reszta dostępnych rzeczy, niż standardowo i wtedy macie już dupę. Także tak, tak wyglądają, słuchajcie, to są ceny pojedyncze. Tutaj cały projekt wygląda tak, że po prostu jest to łączenie różnych komponentów ze sobą i na przykład, nie wiem, uchwyty, nie uchwyty, tylko jak to się nazywa? Kurczę, szafce, zawiasy. Tak, musicie liczyć się z tym, że w koszt szafki zawsze wchodzą fronty, wchodzi obudowa, wchodzą zawiasy, wchodzą zamknięcia, spowolnienia, szyny i na końcu wchodzą klamki. Także to nie jest jakby jedna odgórna cena, tu każda rzecz ma swoją cenę, każdy zawias ma swoją cenę. Z tego co wiem, najtańsze zawiasy to są takie na ten klik. Słuchajcie, że macie szafkę, że po prostu klik, klik. To jest najtańsza opcja, bo nie dosyć, że przychodzą tańsze zawiasy. Szybko, siusiu! Jestem. Także tak, te zawiasy właśnie typu klik, klik, tutaj w Niemczech akurat są tańsze. Nie wiem, słuchajcie, jak w Polsce. Pamiętajcie, że ja opowiadam wam o niemieckiej IKEA. Nie orientuję się, jak wygląda to w Polsce. Moi rodzice też sobie robili kuchnię z IKEA, ale jakby to było już kilka lat temu i mama już dokładnie nie pamięta. Także tak, musicie uważać, jeżeli chcecie zaoszczędzić, to nie dosyć, że zaoszczędzicie na tych zawiasach, to jeszcze oszczędzicie na klamkach, bo nie będziecie potrzebowali klamki do każdej szafki. My na tą kuchnię oszczędzaliśmy no tak z półtora roku, doszczętnie do skrzyneczki odkładaliśmy pieniążki, dlatego że my z Adamem uwielbiamy gotować, kuchnia nas połączyła, w kuchni się poznaliśmy, lubimy gotować i gotujemy, także dla nas to był jakby taki priorytet, żeby tą kuchnię jednak mieć. A co by nie było, IKEA daje bardzo dużo lat gwarancji na tą kuchnię i powiem wam, że chyba już minęły te czasy, kiedy mówiło się, że po prostu IKEA to są jakieś takie klepy, że to są meble, które nie wytrzymają wam roku. Uważam, że to są bardzo dobre, dobre jakościowo meble. Także, że polecam wam z całego serca. Tak, to za dużo wam tutaj nie mogę pokazać. No widzicie, tutaj na przykład jest taka standardowa szafka. To, o czym wam mówiłam, że to się ukrywa zlew tutaj, to jest właśnie ta szafka. Tu jest ta mała szafeczka i tu jest ta duża. Fajnie, że można właśnie ten system szuflad łączyć z mniejszymi, z większymi. Tu jest ta na przyprawy. Także tutaj właśnie tak ona wygląda. Także wszystko czarno na białym macie tutaj wyjaśnione. Macie tutaj każdą szafkę opisaną, ile mniej więcej kosztuje. Tak, już z kranem, ze wszystkim, także naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj macie też osobno, ile kosztują jakie rzeczy. Tutaj jeszcze oczywiście jest doliczony blat. A słuchajcie, blat, jego wymiary to było 246 i drugi miał 186, także no, dosyć spory kawał blatu.
Za same uchwyty, słuchajcie, zapłaciliśmy aż 42 euro. Mogliśmy wybrać tańsze, oczywiście były tańsze opcje, ale zależało nam na tych, bo są wygodne. Tak, tutaj jeszcze oczywiście są doliczone stópki, bo cała kuchnia jest na podwyższeniu. To, że na dole nie widać tych stópek, to jest zasługa takich listewek właśnie, które też chyba tutaj są, to są te listewki, które zasłaniają te stópki. Stópki są regulowane, możecie sobie brać niżej, wyżej, to już od Was zależy. Także tak to wygląda. Sam projekt jakby samemu jest nie do wykonania. Tam są stanowiska, że możesz sobie usiąść i zaprojektować, ale nie radzę. Trudne rzeczy to są, lepiej sobie zrobić termin, usiąść sobie właśnie z jakimś pracownikiem i zrobić tak, żeby było dobrze. Mimo właśnie różnych jakichś takich wymiarów bardzo dokładnych i właśnie współpracy z pracownikami, i tak na końcu się okazało, że kilka rzeczy nam nie pasuje, że kilka rzeczy się nie udało, że kilka rzeczy jakby jest za duże, za długie, za szerokie, wiadomo. Chciałam Wam jeszcze tylko pokazać, musicie uważać, bo na przykład co mnie zaskoczyło, to, że zamawialiśmy od nich płytę ceramiczną do gotowania i okazało się, że płyta jest bez kabla. Także musicie się liczyć się z dodatkowymi kosztami. My liczyliśmy się z kosztami typu jakieś właśnie rury do zmywarki, właśnie jakieś kable, podłączenia. Tego nie macie w zestawie. Także musicie o wszystko pytać. Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam trochę temat kuchni IKEA. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzu, ja chętnie na nie odpowiem. Nie jestem w stanie Wam teraz też wszystkiego opowiedzieć, bo tego jest tutaj tyle, że na pewno o połowie rzeczy zapomniałam. Patrzę jeszcze tutaj, co tutaj jeszcze może jest warte takie uwagi, żeby Wam powiedzieć. Wiadomo, fronty, słuchajcie, to już od Was zależy, jakie wybierzecie. My braliśmy najtańsze, nie z tego powodu, że najtańsze w sensie... że nie było nas stać na lepsze, tylko te najtańsze są też jakby najlżejsze i też bardzo dobre, bardzo łatwe w użytkowaniu, bo one się super je się myje, super się przeciera. Wiadomo, to już jak ktoś chce. Jeżeli ktoś chce sobie zainwestować w typowe drewno, no to czemu nie? My też braliśmy tą kuchnię trochę tak jakby z możliwością przeprowadzki, że jak będziemy szli na kolejne mieszkanie, to demontaż i kolejny montaż po prostu będzie w miarę szybki i łatwy. No i tak to wygląda. Wzięliśmy też system szuflad, bo możecie mieć system szafek. Uważam, że nie ma w tych czasach nic lepszego jak właśnie szuflady. Szuflady to jest po prostu przyszłość. No, wcześniej mieliśmy ogromną kuchnię. Ja nie mam już żadnych zdjęć niestety tej kuchni, ale ona była przeogromna, miała szafki górne i dolne i myśmy się nie mieścili, a tutaj w takiej w sumie jednej elce zmieściliśmy wszystko, jeszcze zostało miejsce jakieś tam właśnie, żeby tych szafek aż full nie wypełniać, a te wcześniejsze mieliśmy po prostu po brzegi wypchane, a tu jeszcze zostało miejsce, także serdecznie polecam IKEA.